Olsztyn nie przestaje pomagać walczącej Ukrainie. Kolejnym etapem tego wsparcia jest spełnienie skierowanej do prezydenta Piotra Grzymowicza prośby mera Złoczowa o dodatkowy pojazd. Muszę powiedzieć, że u nas odnośnie spokojno. U nas rzadziej niż gdzie indziej odczuwa się tę wojnę, ale były przypadki, że bombardowano infrastrukturę cywilną i trzeba było się chować w schronach. My chowamy się w ukryciach. Przekazany stronie ukraińskiej mały samochód dostawczy dostosowany będzie do potrzeb armii. Uznaliśmy, że wygospodarujemy w przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji taki samochód, który po wieloletnim użytkowaniu zamierzaliśmy zbyć w drodze przetargu. Zanim samochód służył będzie do transportu rannych zostrzeliwanych przez Rosję miejscowości, już teraz przewiezie niezbędną dla mieszkańców Złoczowa pomoc humanitarną. Oni walczą o swoją wolność, o swoją suwerenność, niepodległość, ale i również o tą stronę demokratycznej Europy, która jest na co dzień z nimi. Wcześniej pomoc humanitarna ze stolicy regionu kierowana była do Lwowa i Łódzka, partnerskiego miasta Olsztyna.